Jesteśmy w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu imienia Marka Tukiendorfa. Jest to miejsce bezpieczne przede wszystkim dla danych. Mamy tutaj najnowocześniejszą serwerownię, jedną z nowocześniejszych w Polsce, ale najnowocześniejszą w regionie. Posiada trzeci grade bezpieczeństwa, to znaczy, że jest to miejsce, w którym dane są tak bezpieczne jak w CIA, a może nawet bardziej. W związku z tym są chronione, ale także zabezpieczone przed uszkodzeniem fizycznym w postaci pożaru czy braku prądu. Wszelkie zagrożenia są tutaj zniwelowane praktycznie do zera. Dlatego też zdecydowaliśmy na to, żeby to centrum przetwarzania danych i centrum obsługi aplikacji miejskiej Opole Plus znajdowało się właśnie na terenie parku w naszej serwerowni. Projekt polega na implementacji systemu, który ma służyć do sprzedaży różnych usług miejskich. Biletów komunikacji miejskich, biletów parkingowych, biletów do zoo, teatru, do wszystkich innych usług miejskich. No idea znana jest właściwie już od paru lat. Jest to idea w obszarze Smart City. Wiele miast dąży w takim kierunku, aby te usługi miejskie były jak najbliżej mieszkańca, aby jak najłatwiej można było dokonać zakupu właśnie różnych usług oferowanych przez gminę. Komarch będzie pełnił rolę lidera konsorcjum i tak naprawdę głównego wykonawcy. Termin wykonania umowy 8 miesięcy, czyli zakładamy, że od dzisiaj za 8 miesięcy będziemy mieć gotowy projekt uruchomiony. Jego wdrożenie, realizacja zapewni mieszkańcom przede wszystkim taką kompleksową usługę, podniesie jakość świadczenia usług przez miasto Opole. I to będzie ta główna zaleta wdrożenia tego projektu. Jest to ważny dzień zarówno dla Opola, jak i dla parku, bo park ma tą infrastrukturę, która wspiera Opole Plus i to w takim elemencie, które Opole najbardziej interesuje, a więc pełne bezpieczeństwa. My pokazujemy, że nasz współczynnik bezpieczeństwa jest dużo, dużo po przecinku 9,999, nie mówiąc, że to jest 100%, więc bardzo wysoka gwarancja bezpieczeństwa. Park jest tym miejscem, które skupia nowe technologie zarówno dla samorządów, ale przede wszystkim też firma, która wygrała ten przetarg Komarch, jest nie tylko godnym partnerem dla miasta Opola, ale również godnym partnerem dla parku, bo ma swoje serwerowe już ulokowane w parku, ale również ma swoje biuro ulokowane w parku.